tej strony Mateusz. Wiem, że tytuł tego filmu brzmi może trochę futurystycznie, trochę odlegle, ale kilka dni temu pojawiła się informacja, że Apple podobno bardzo intensywnie pracuje nad tym, aby w 2020 roku na rynku pojawił się składany iPhone. No i w związku z tym w dzisiejszym filmie chciałbym wam powiedzieć na jego temat słów kilka. Ale zanim przejdziemy do meritum, chciałbym was gorąco zachęcić do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić żadnego nowego materiału. Przechodząc już do samego iPhone'a, składanego iPhone'a, informacje o nim tak naprawdę wisiały od dłuższego czasu już w powietrzu, ponieważ w 2016 roku pojawiła się informacja, że Apple podjęło współpracę z LG, zbudowało nawet specjalny zespół, połączony zespół specjalistów, który miał właśnie pracować tylko i wyłącznie nad tym projektem, nad projektem składanego telefonu. A chwilę przed tym zajściem ujawniono, że Apple dostało patent na właśnie taką funkcję, taką konstrukcję zakrzywionego ekranu, no co tak naprawdę jasno pokazuje, że Apple od dłuższego czasu już nad tym myślało. No i tak to generalnie wyglądało do teraz, nie było żadnych ciekawszych informacji, natomiast sytuacja zmieniła się kilka dni temu, bowiem Wamsi Mahan, jeśli dobrze wymawiam to nazwisko, z Bank of America, opublikował notatkę, raport dla swoich klientów, w którym zawarł to, że Apple planuje w 2020 roku rozpocząć tak naprawdę wdrożenie na rynek takiego właśnie składanego iPhone'a. Informacje te podobno bazują na spotkaniach z dostawcami Apple w Azji, czyli miejscu, gdzie też ten iPhone prawdopodobnie miałby być składany, także wygląda to dość realistycznie. A na domiar wszystkiego, kilka miesięcy temu Jonathan Ive, czyli główny projektant Apple, udzielił wywiadu, w którym powiedział, że tak naprawdę iPhone 10 to nowy rozdział, nowe rozdanie, ale nie jest to finalny projekt tego, jak te telefony w przyszłości mają wyglądać. Jednocześnie dodał, że zbyt wiele informacji nie może zdradzić, jak to zwykle bywa, ale prace podobno nad tym nowym, ulepszonym tak naprawdę projektem już trwają. No i wiele osób właśnie połączyło ten fakt z tym, że Apple chce w tym 2020 roku wprowadzić po prostu takiego składanego iPhone'a. Co do samej budowy, czy to miałby być jeden składany wyświetlacz, czy może nawet dwa, trzy, tego nie wiadomo. Są tak naprawdę różne wizje, różne koncepty tego, jak w praktyce miałoby wyglądać także użytkowanie takiego telefonu. Natomiast jak możecie zauważyć, powstały już nawet wizualizacje takiego urządzenia. No i jak widzicie, na przykład na jednym wyświetlaczu byłyby tylko powiadomienia, a na innych wyświetlane zwykłe treści. Dodatkowo jeden z nich mógłby oczywiście stawać się pełnowymiarową klawiaturą, ale tak jak mówię, to tylko koncept. Niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki telefon faktycznie w najbliższej przyszłości powstał. Nie jest tajemnicą, że wiele firm tak naprawdę takim projektem, takim urządzeniem się interesuje, a ostatnio było nawet głośno o Samsungu, bowiem ten na CES 2018 miał wybranym osobom, VIP-om, po prostu pokazać za kulisami właśnie składanego Samsunga, najprawdopodobniej Galaxy S10. Czyli jak można zakładać, inżynierowie Samsunga uporali się z tymi największymi problemami, jakie mogli mieć po prostu przy tych zakrzywionych, zginanych tak naprawdę urządzeniach. Oczywiście oficjalnie nikt tego nie chce komentować, ale od wielu miesięcy tak naprawdę pojawiły się informacje, że to nie S9, a właśnie S10 przyszłoroczny ma być swoistą rewolucją, jeśli chodzi o rynek telefonów komórkowych i być może właśnie składany telefon byłby całkowicie nowym rozdaniem. Znaczy, wydaje mi się, że na pewno byłby, tylko pytanie, czy Samsung jest gotowy go już wprowadzić za rok. Ale jeśli faktycznie tak jest, no to inne firmy na pewno też o tym wiedzą i intensywnie po prostu pracują, aby razem z Samsungiem, można powiedzieć w tym samym podobnym okresie, po prostu wprowadzić swoje telefony na rynek. Osobiście uważam, że ciekawy mógłby okazać się taki powrót do takich składanych telefonów, jeśli oczywiście możemy mówić o takim powrocie, a chodzi mi o te telefony po prostu z klapką. Ale tutaj oczywiście trzeba przede wszystkim postawić na użyteczność, praktyczność takiego rozwiązania. No ja za bardzo sobie nie umiem wyobrazić funkcji, która byłaby zaimplementowana w ten drugi wyświetlacz, czy ten po prostu tą składaną część i ona byłaby po prostu kluczowa dla użytkowania danego smartfona. Okej, powiedzmy, że takim powodem mógłby się okazać fakt tego, że nosilibyśmy po prostu większe urządzenie w kieszeniach niż obecnie, bo po prostu moglibyśmy je składać. Natomiast być może wy macie jakieś inne pomysły zastosowania właśnie takiej drugiej części, tej składanej części, albo w ogóle tego drugiego wyświetlacza w telefonie, więc dajcie znać w komentarzach. W ogóle możecie dać znać w komentarzach, co wy myślicie na temat składanych telefonów. To nawet nie chodzi o samego iPhone'a, tylko w ogóle wizji tego, że za kilka lat bardzo popularne będą właśnie takie składane telefony. Ode mnie to już w zasadzie byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten film jako taka ciekawostka przypadnie wam do gustu. Jeśli się wam spodobał, to możecie zostawić lajka i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, a my widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, cześć!